Pasta telewizji śniadaniowej trwa w najlepsze. Suchodolski wraz z Kononowiczem i Niemieckim dalej odtwarzają informacje obejrzane w telewizji lub w internecie i kolportują je prosto na YouTube. Tym razem jednak komentowanie zostaje uzupełnione o odręczne rysunki. Aby żadna ze stron współpracujących nie była poszkodowana, te same materiały w tym samym dniu wrzucane są na oba kanały, Strusia i Krzyśka. Ogólna twórczość miewa też momentami charaktery dokumentów historycznych, niczym te z Wołoszańskiego. Jednak pod idylliczną przykrywką wrzą kolejne gorące afery. Otóż tymczasowo odstawiony przez majora na boczny tor Meksyk przygotowuje intrygę, a Krzysiek nie może tak po prostu darować swoim sąsiadom. Zapraszam do czwartej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 31 marca. Mecenas Siedlec wyraża poparcie kandydatury Krzysztofa Kononowicza oraz oferuje swoją skromną pomoc w rozwiązaniu sprawy mecenasa z Piaseczna. Szanowny panie Krzysztofie, w związku z panem listem dnia 25 marca 2018 roku opublikowaną na portalu YouTube dotyczącym pana wahań odnośnie kandydatury na prezydenta miasta Białegostoku bądź do samorządu terytorialnego informuję, że ma pan moje poparcie. Serdecznie panu kibicuję. Bardzo podoba mi się pana program. Likwidacja korupcji, bandyctwa, złodziejstwa i łapustwa. Jest pan prawdziwym patriotą. Niczym pana ojciec świętej pamięci Bronisław Kononowicz czy też pradziadek Józef Piłsudski. Dzięki panu widzę wciąż szansę na odzyskanie dawnej uczciwej, bogatej Rzeczypospolitej. W ramach wsparcia przelałem na pański rachunek bankowy symboliczną kwotę do wiadomości mojej, do przeznaczenia na kampanię wyborczą, plakaty, gazetki i tym podobne. Cezary. PS. W razie jakichkolwiek problemów prawnych z panem mecenasem z Piaseczna może pan liczyć na moją pomoc. Palestra. Bardzo często otrzymuje na wskazanego adwokata liczne skargi. Bierze łapówki i narusza kodeks etyki. Jest on znany w wielu przekrętów. Także w razie trudności proszę o przesłanie na mój adres podpisanego pełnomocnictwa wraz z dokumentacją mecenasa z Piasecznym. Z chęcią pozbędę go tego wniosłego tytułu. Tak nie pokazuj. Dokazuj. Tak się nie pokazuje, bo jest imię, nazwisko i adres dokładnie. Pojawia się również wezwanie, aby Paweł z Warszawy powrócił na szkolną. Wesołych świąt dla Pawła z Warszawy, który nie wiadomo, co się ogółem z nim dzieje, po prostu trochę się martwię. To, ja martwię się. Że nie można się skontaktować. Się. Jak to się mówi, miałeś przyjechać po bigos, słoik bigosu jest, a cały garnek snów. Czeka, Pawełku, na ciebie bigos, przyjedź. Czemu nie przyjedziesz, co się stało się? Major pyta, ja pytam. Albo nie żona zadzwoni do nas. Prosimy ciebie, z całego serca, odezwij się. Paweł z Warszawy. To bardzo tajemnicza postać na Szkolnej 17. Miał on przez pewien czas piękną ideę aktywizacji Krzyśka i Majora. Chciał stopniowo wdrażać ich do normalnego życia, zaczynając od prostych rzeczy. Dostarczał im węgiel, płacił za rachunki, chyba nawet również skołował jakiegoś laptopa. W zamian za to oczekiwał, że panowie wezmą się do roboty, poczynając od tak prozaicznych rzeczy, jak uprzątnięcie działki czy porządek w domu. Okrzyknięty sponsorem szkolnej, Paweł niestety rozczarował się, gdyż panowie z łatwymi rzeczami jako tako sobie poradzili, ale w dalszej części nie wywiązali się już z umów. Krzysiek w odruchu wdzięczności chciał przepisać na Pawła swoją osławioną, jakże cenną posiadłość. Swoją drogą Meksykowi swego czasu Krzysiek też chciał przepisywać dom i chodzą słuchy, że jeszcze kilku innym osobom również. 2 kwietnia. Kononowicz nie wierzy sondażom TVN-u, więc sam robi własny, obiektywny i uczciwy oraz prawdziwy sondaż.
prezentuje i omawia. Nieprawdę, kłamstwo mówi, sondaż. TVN. TVN zawsze kłamie, zawsze dodaje dla PO. Mówi, że PO wygra, że wygra SLD, że wygra Kukiz, że wygra PSL, że wygra Nowoczesna. Szanowni Państwo, kochani moi, a ja włączyłem komputerek i szanowni Państwo, kochani moi, sobie zrobiłem taką listę wyborców partii. Od PiS aż po Nowoczesną. Chciałem powiedzieć tak i podziękować, że na pierwszym miejscu jest PiS. Z całego serca dziękuję, że za to, że one idą do przodu cały czas, że idą, dobrze robią, że wszystko, co trzeba, to robią, że sadzają za kratki z PO, łapówkarzy i tak dalej, że nierobów, bo to PO są nieroby. I którzy likwidują zakłady pracy, niszczą, dewastują i tak dalej. Moje sprawozdanie, sondaż, to jest uczciwa, sprawiedliwa. To jest niechomliwa, nieoszukańcza, bo ja nie śledzę tych kłamliwych w telewizorze, że oszukują i tak dalej. Wygra w tym roku znowu PiS, a jak ja będę startować, to ja wygram, bo tu jeszcze zabrakło mnie troszeczkę, ale ja wejdę też na swoją listę. Panie Schetyna, zapomnij pan o swoich wyborach, zapomnij pan o swojej partii, bo trzeba mieć rozum i głowę, żeby wygrać. Kukiz 14%. To już wiadomo, jaki to człowiek, nie będę mówić i tak dalej. 8%. SLD. Co tydzień to nowy przewodniczący w SLD. PSL 4%. Szanowni Państwo, kochani moi, powiem tak o PSL-u. Rolniczki kochane, weźcie się troszeczkę lepiej, żeby skoczyliście na te miejsca. Bo wy będziecie lepsi niż PO. Tylko zmieńcie u siebie przewodniczącego, albo podpiszmy razem porozumienie ze mną. I wtedy ja tu skoczę na pierwszym miejscu i wygramy wybory. Nowoczesne. Nowoczesne to nie ma co tam o tej partii mówić nawet, bo 3% ma. A tam przewodniczący to jest tylko lata za dziewczynkami, za kobietkami, to wiadomo co, to on i tak nie wejdzie do rządu, nawet nie wejdzie do rządu. Również tego samego dnia rakiety Patriot już w Polsce. Puszczam w wersji dłuższej, gdyż moim zdaniem dokładne omówienie przez majora ich działania to naprawdę sztos. Szanowni Państwo, kochani moi, nastawiłem komputer i bardzo dobra wiadomość powiedzieli w komputerze, że zakupiliśmy broń rakietów i radarów od Amerykanów. Patriot. Bardzo dobrze to. 4 radary. Baterie 8 wyrzutni. 208 rakiet plus 11 rakiet ćwiczących. PAD 3MSE. O, teraz oddaję głos dla pana przyszłego ministra obrony narodowej. Chciałem powiedzieć Smingundigos, ale ogółem chcę to powiedzieć, naprawdę nasze państwo zakupiło właśnie Patriot, to jest właśnie antena satelitarna, wszystko to jest
telefon, że wszystko po prostu działa i tu jednostka, a tu następny telefon do po prostu do rakiet, ale ogółem to wszystko jest, na przykład to jest rosyjski ogółem samolot, który on po prostu ci od Putina po prostu startują w to i z powrotem. A tutaj ogółem ten niemiecki, ten Hitler, to ogółem nie wiadomo kto. Po prostu tu jak się wymierzy to wszystko, po prostu te rakiety i po prostu to będzie tu jeden człowiek, po prostu sygnał do jednostki, do biura, jak to się mówi, całego sztabu i telefon następny do rakiet, że tu zbliża się ogółem zagrożenie, jest rakieta, po prostu wyłapują też te, to ogółem cztery są takie zakupione teraz radary i wyłapują po prostu rakiety, samoloty i inne takie rzeczy i po prostu trzeba w jakiś sposób bronić narodu. To po prostu tu wszystko oddział i po prostu te rakiety takie są właśnie wykupione tutaj, cztery. Dziękuję panu przyszłemu ministrowi obrony narodowej za wizytę, za wytłumaczenie. Dziękuję. No, dziękuję, że pan odwiedził na ten temat wypowiedzieć. Belweder mój. 6 kwietnia. Major prosi, by go nie obrażać. Pojawiają się pierwsze intrygi i oskarżenia o czyn zabroniony ze strony Meksikano. Wczoraj miałem ogółem telefon, że niby, że Meksikano powiedział, że ja siedziałem w więzieniu za jakieś majty, ale to ogółem jest nieprawda, bo właśnie teraz napiszę do sądu tutaj o karalność, za co ja byłem karany i wam udowodnię i nie będziecie mnie po prostu obrażać, że ja jakiś jestem gejem, że po prostu za jakieś majty ja siedzę, to jest ogółem nieprawda i po prostu proszę takiego czegoś na mnie nie mówić, bo ja mówiłem ogółem, za co ja siedziałem, jak to się mówi, w więzieniu. Artykuł 203 to stary, 208, a 215 to paserka, a 203 to kradzieże, 208 też kradzieże i po prostu, a ostatni to właśnie, jak to się mówi, ten stary artykuł to 210, tylko z jedynką na Białorusi. On tu handlował po prostu alkoholem i papierosami i po prostu my ganialiśmy. O, niech sobie u siebie takie rzeczy robią. I za to dostałem właśnie 3 lata, za ostatni wyrok. I takiego czegoś nie było, że ja po prostu jakieś majty, nie wiadomo co. Byłem sobą i po prostu pewne rzeczy przeżyłem i po prostu proszę mi... 7 kwietnia. Major odkrywa, że są z nim przeróbki w internecie. O, właśnie chcę coś wam pokazać. Ósmy kwietnia.
to seria filmów z wyprawy do Puszczy Knyszyńskiej. Nie, szanowny panie, ukochani moi, że wezmę parę gołąbeczek w lasku, będzie piękny zapach w domu na stole stać. Widziałeś, jaka jechała na rowerze? Jaka blondynka? Widziałem! Jaką pupę miała fajną i te jechała i po prostu kręciła. Ale pupką. Dupą. Siedziała pupką. Na siedzeniu. Pupką. A to niektóre, się mówi pupka. Ja ci powiem, niektóre te blondynki, te inne, po prostu siedełki zdejmują i po prostu jadą na rowerze i skaczą tak sobie. I mają uczucie. Nie wiem, co mają. Jakie. Historia bombaska. Roku 1944. Co tu w Kleszynie się działo? Działo się w Kleszynie to, że Ruscy atakowali Niemców i o, jest ziemianka, jest wykopy. O, proszę bardzo. O, jaka ziemianka? Tam ziemianka. Tam ziemianka. Wykopy. I w 1944 roku Ruskie siedzieli w okopach i wypychali Niemców z Kryszyna. A tu zaraz za tym laskiem, tam jest dalej, teraz Kryszyn niedaleko i strzelali. I nie mogli odegnać Niemców, inaczej powiem, aż ściągnęli rakiety. To było 3 tygodnie. Po prostu oni, jak to się mówi, wkurzyli się. Wcześniej rozmawiam. O, ja znalazłem ogółem harnasia. I po prostu zawołali rosyjscy żołnierze, cała armia, po prostu Kaciusze zawołali i po prostu moment pogonili. Kaciusze. Niemcy. A Kaciusze to armaty inaczej. I Niemcy wycofywali się dalej już. Aż za Kryszyn, dlatego że z Kaciusz, jak dalej po Niemcach, to zniszczyli połowę Kryszyna. Ale Niemców już nie było, poszli sobie. A tyle okopów, tyle tutaj jest. No, tyle jest ziemianki, okopa. Zobaczcie sami. Okopa na okopie, ziemianka na ziemiance jest. Dużo. Proszę bardzo, tam, tu. Oko pojdzie tam, tam i aż to przez cały las idzie. Harnasie, bo po prostu pić się chciało, ładna pogoda, to sobie wypiję harnasie. A gdzie pan znalazł harnasie? No, w schronie był. Na którym schronie żołnierz któryś zostawił, a ja znalazłem. A to przedwojenny jeszcze? Tak. No a jak? Protest przeciwko sztucznym papierosom. No i przejeżdżają Kotrepenu, teraz niedawno, swoim samochodem. I szanowni państwo, rano... Zobaczcie, co oni reklamują. 7 dni, darmowy papieros. Nie wiadomo, co to jest, a wiadomo, co to jest? Jakaś trucizna. Szanowni państwo, dobry pan Włosik zaczął. I tak, tu pisze. Brak ognia, brak dymu, brak popiołu, mniej nieprzyjemnego zapachu. Szanowny państwo, ale dalej pisze, a może ten wyrób tytoniowy szkodzi twojemu zdrowiu i twojemu uzależnieniu. To ociągać, nie ma dymu, to można bąka puścić. To nie takiego czegoś nie ma. Ja wolę, przepraszam bardzo. O, to ogółem, ja wolę, ja kupiłem, rośnie to na glebie. Na polskiej glebie, nie tylko polskiej. Dobry tytoń. I ogółem lepiej takie coś zapalić, niż nie wiadomo co. Reklamują, firmy pozakładali, żeby po prostu wyrwać kasę. A ogółem to jest... To nie to jest trucizna. Trucizna. Truciznę trzeba sędzić. No tak, działkę można zrobić i dla tego właściciela, kto to wymyślił, walnąć. I szanowni państwo, Kolumb popłynął statkiem do Ameryki, ale zamiast przywieźć złoto dla Polski, to przywiózł truciznę. Przywiózł truciznę dla młodzieży, dla osób dorosłych, że
one się truć. A rozdają i one próbować 7 dni. Tak jak... A później płacić. A później to zarobić później. A później? A później płuca pluć. Tak, i to trzeba zrobić tak o. Ja złożę. Wykład dla poszukiwaczy skarbów. Że? Gdzie ty w las? Gdzie ja w las? Na jego działko w las. Muszę mieć zgodę od właściciela na piśmie. Zaraz zademonstruję wam las. Mam las tu po blisku. Może grzyba znajdziesz? Za drogę las. Grzybonogówca. Bo droga jest. To normalna droga polna. Bo tam jest dom, właściciel mieszka, cudzy. I wejdziemy do lasu, ale ja muszę mieć zgodę od leśniczego. Od leśniczego z Krysyna, że mam prawo wejść do lasu tego i szukać z wykrywaczem metali. Bo jeżeli zobaczy leśniczy, że ja na lewo chodzę z wykrywaczem metali, może mnie od razu ukarać albo zabrać wykrywacz metali. I mandat. Dostać mandat trzeba. I tak jak pan Wojciech powiedział, mogę dostać mandat i to wysoki. I trzeba zmienić prawo u nas w Polsce, że taki wykrywacz można legalnie kupić, to dobrze, to bardzo świetnie, ale trzeba zmienić... Jest bardzo dużo osób bezrobotnych i po prostu... Trzeba zmienić prawo, żeby można było prawo wejść bez żadnego pozwolenia właściciela. Teraz przypuśćmy znowu, daję przykład, ten pan jest właścicielem, żeby nie trząsł mnie pięścią. Żeby ja, jak przyjechał swoim samochodem, to żeby normalnie weszedł na cudzą posiadłość, oczywiście, żeby nic nie kradł. Ale weszedł na posiadłość i normalnie z takim wykrywaczem idę sobie i sobie po jego działce. O. Majorowy zawrót głowy. A co ty szukasz? Komórki. A gdzie ty? Czekaj. To zgubił już? Ja nie. A może ja? A może. Masz ty przez moją komórkę wziąłeś? O chorąba. A co ty jest? A to? Co ty jest? A tutaj może... O Jezu! Może coś jeszcze tutaj? O, może tutaj znajdę. O, tutaj nie ma. Ale, o! O cholera, jeszcze... O, może to? O, może to? O, to, o! Nie, ja swojej komórki nie mam, a to jest... Co to jest? To zabezpieczenie na żądło. Teraz jest po prostu wiosna, radosna, jak się spotyka panienkę, a panienka może być i tyrówka, nie wiadomo co, to po prostu trzeba wziąć balona. Również 8 kwietnia szkolną, a konkretniej strusia, odwiedza żołnierz i żołnierka. No, witajcie ogółem i właśnie jestem, jaki ja jestem, ale ogółem mam tu ogółem żołnierka, trochę niższym stopniem, ale jest bardzo elegancka i chce mi, bo jestem wiadomo kim. Majorem. O, dziękuję. Proszę panie majorze. Moje koronacja. To jest koronacja. O, nie koronacja tak. Na majora Polski. Trochę przekrzyża? Właśnie, bo nie, bo oszełek nad lewym okiem musi być. Widać, że niższa stopniem jeszcze nie nauczona. No przepraszam, no. Trzeba ja nauczyć. Się dopiero uczę. Ja nauczę, zobowiązuję się tutaj, żeby w przyszłości nie było takich tutaj problemów. Ale sami zobaczcie, jaka ta żołnierka. Ona trochę jest młodsza ode mnie, ale po prostu zna się, jak to się mówi na robocie, jak to po prostu żołnierza tak zrobić, żeby żołnierz był... Gotowy do walki. O, właśnie. Tak trzymaj. I w ogóle, jak twoje zdrowie? Bardzo dobrze moje zdrowie. A pana zdrowie? Jak?
No, widzę ona tutaj taką... trochę kłamie, bo ja znam, jaka dieta u niej jest, tylko chipsy moja, jest, zupki chińskie. Zamiast tutaj major wrzuca filmiki, jak a, dobrze zjeść. Przepraszam, pani Wojtku, pani Bigos lubi jest... chipsów zjeść? Pani lubi chipsów zjeść? Ale nie samych no chipsów, właśnie. Bo major samych? Wrzuca, jak zrobić bigos, jak zrobić schabowe, kebaba, jak ja zgrupować. Ja burgera widziałam nawet. Ona przepis. Nic nie korzysta. Przepraszam? Nic. Nie wiem, ja wyjdę. Ja wyjdę. Nie. To już zostań, no ale, ja. Ale się odżywiaj, bo same kości... Dobrze, ja nie, wrócę. Nie, nie takie kości, zobacz, dobrze wygląda. No bo to na poligonie wyćwiczą. A ja muszę biegać, ćwiczyć, po prostu no. Mundur ma, całe wszystko i po prostu musi biegać, pilnować kamizelka terenu. Praktyczna. Tak. Kuloodporna. O. Tak, no płyty ceramiczne się wkłada i to kurde 30 kg lekkim tchem z całym sprzętem. Znasz się trochę. Plecak. No znam się, no proszę pana. No. No, ale pan, chyba... pan, panie Krzysztofie, a może ale, tak... Ale chyba mnie parę razy widziałaś na... My oglądamy nie, cały czas, ja Wojtku. Ja oglądam, jestem naprawdę pełną piersią fanką jestem, naprawdę. A jak jej się od rana nudzi, do to wieczora. Ja jej każę dalej oglądać. No tak, i tak oglądam. Nawet jak nie chcę. A Krzyśku, ty byłeś w wojsku w ogóle? Byłem. A w jakie samochodówce? WKU. A, z samochodem kierowałeś, tak? Mhm. I w jakim stopniu skończyłeś? Ja? Bo teraz rezerwista, tak? Teraz już koniec mi wojska. Nie podlegam. A już emeryt, tak? Jeszcze nie, ale będę. A. To są długie skarby. Ale będę. Jasne, a w jakim stopniu skończyłeś Krzysiek? Starszy sierżant sztabowy. O kurde, sztabowy? A, żeby nie to w ogródku już masz belki, tak? Nie no, ale je pociągam kurde. Tak, bo mnie cisną. No to lepiej jak major chyba nawet starszy sierżant. Ale polegałem pod wyższą jednostkę. No, no. Nawet łoziłem w wojsku generałów. Generałów? Tak. Osobowym. A jaki samochód najlepszy wojsko miało? Najlepszy? O, telefon. Wóz bojowy. Różne są. Major już odpowiedział za mnie, wozy bojowe. A są takie wozy Halo? Bojowe, które na pojemni tak? jeżdżą i proszę? Tereny mają ugumienie. Nie słyszę. I po prostu są mocne. A wszystko kołowe, kołowe, kołowe po prostu. Kołowe, o, dobrze powiedziałem. Tak. Gąsienica. Mam gości. A jaka żołnierka? No, mam gości, dobre na razie. Szczupła, ale... No bo to ze mną jest, no to ja trochę dbam, czy pizzę dam, czy coś, żeby zjadła. No, panie Grzegorzu. Słucham, panie Krzysztofie. Bo ja zaraz postawię do raportu. Ojej. No, a co pan na raportu postawi? Ja ci powiem. Wiesz pan co? A pizzę nieraz cię liże. No się, jak dużo farszu jest. No. Trzeba wylizać, żeby... Ten... Z tuńczykiem pizza. No. Z tuńczykiem? Dokładnie tak. No, chociaż będziesz odwiedziłaś majora, to będziesz tak, miał to prawda. Dobrą... Celebrytę odwiedziłam. Pamiątkę. No to tak, to prawda. Mam zdjęcia, mam wideo, tutaj mamy nagranie. Bo my z majorem to się znamy jeszcze zanim tutaj u Krzyśka w ogóle był major, no. Mieliśmy okazję. O, to było historii. Dawno temu. Było historii. Tak, to prawda. I Grzesiek opowiadał, panie Krzysztof. Wojtku. Tak. No i później była okazja i Krzyśka poznać, no jak się już zaczęli Oplem wspierać. Widzieliśmy. Oplem właśnie, jak mieliście Bożą Asterkę. Ja wtedy też przecież Asterkę miałem, tylko że wy mieliście 3 lata młodszą. Ja miałem 9,3, wy 9,6 rocznych, tak? No, no widzicie, no. Tutaj na Podlasiu Astra to jest numer jeden samochód i kto ma co innego do powiedzenia, to się z nim nie zgodzę. O, żołnierka uciekła ode mnie. Nie uciekłam, panie Wojciechu. Po to usiedzieć na miejscu już nie może. Dobrze, właśnie ona wysportowana na poligonie też musi. No tak, no to co, nie ma, że kobieta to lżej. To nie wiem, może powiemy jakiś wierszyk na zakończenie. O, dobrze. Wideo. Znasz wierszyk? Tylko jaki wierszyk? To proszę powiedzieć. Płynąłem na suchego przez twór oceanu, bo snurza się w zieloność jak łódka brodzi, wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów tumanu. No i dalej, niestety. No i dalej możecie dokończyć w komentarzach. Dokładnie tak. I dziękuję bardzo za wideo i nagranie. Spocznij. Trzymaj się.
18 kwietnia. Stanowisko odnośnie wycinki drzew. Unia Europejska ukarała Polskę za wycinanie lasu. Przepraszam bardzo, ale ogółem nie można lasu wycinać, bo to przyroda jest. Zgoda, panie majorze, ale panie majorze, jak drzewo chore jest, to zarazi drzewo zdrowe. I te drzewo chore trzeba robić abszejsyn i inaczej wyciąć. A na te miejsce posadzić zdrowe drzewko. I, szanowne państwo, kochani moi, jeszcze raz będzie do nowego ministra środowiska. Ja skieruję pismo, może dzisiaj napiszę, jutro na dniach wyślę. 22 kwietnia. Wiosenne porządki. A, dzień dobry. Właśnie ja poprałem, wziąłem korby poprać, co leżała całą zimę na wersalce i sechnie. Krzysztof teraz zaczął kosić trawę. Kwietnia Krzysiek ciężko haruje i karci leniwego majora. Kochani moi, ja dzisiaj robię antenę. Muszę kończyć antenę. Ja też antenę robię. Nie, to jest sprawiedliwość ta. Ja muszę napierniczać, a majorek musi siedzieć. No ja nie będzie mnie tutaj. Sam zostaniesz i już nagramy. Nie, ta sprawiedliwość. No będzie taka sprawiedliwość. Ja nie twoja mama, ja po prostu świąt nie będę ci robić i po prostu nie będę cię karmić. Nie, ta sprawiedliwość, Boże Święty. Do prokuratury idź. A zobaczyć, jaka sprawiedliwość jest. No masa, do kościoła są iść. No weź co, ty co? Na paczkę, tam różne rzeczy tam są. No to wyrzucę to. Taki ma szacunek do ludzi. 29 kwietnia, apel do wypalaczy traw. Państwo, kochani moi, jestem w kapeluszu czerwonym teraz, a dlatego kapelusz czerwony oznacza ogień. Ogień oznacza ogień z tego powodu. Faj, pies w las. Nero! Nero! Jak ten? Oznacza ogień, że do mnie człowiek zadzwonił z jednego miejscowości, nie powiem imię, nazwiska, ale poprosił, ażeby nagrać i apel do rolników, do wszystkich, żeby nie wypalali traw, bo ogień to wszystko niszczy. Gorzej jak woda. Również tego samego dnia wznowienie aktywnych działań przeciwko sąsiadom szkolnej. Mam gitarę i chcę sobie pograć na gitarze od czasu do czasu, a sąsiad Andrzej N. włącza sprężarkę i postawił budynek, warsztat naprawy bez pozwolenia, bo sprawdziłem nawet w działalności gospodarczej, tak się teraz nazywa, w dziale w urzędzie i szanowni państwo, kochani moi, tak to być nie może. A major wychodzi sobie na ławeczkę z książeczką poczytać, wali młotem,
sztuka w warsztacie, że ani poczytać książki nie można dla majora, a dla mnie... Szyby aż drżą. Lodówka drży. Lodówka. Że nie można... W lodówce te drzwiczki się odbierają. Że nie można ani pograć, ani nic. Dzisiaj troszeczkę, tylko że niedziela to jest spokój, to mogę sobie na ławeczce usiąść, sobie pograć na gitarze i tak dalej, bo jego nie ma, tylko pies lata, spuszczony, słychać, i to pies jest chyba taki wyuczony, że też umie troszeczkę kultury zachować, poszczeka, później przestaje szczekać. Psy kulturalne od ludzi, dla ludzi, że był człowiek dla człowieka człowiekiem, a nie jakimś wrogiem. Nie mogąc doczekać się rozwiązania systemowo-administracyjnego, Krzysiek uruchamia swój wrodzony spryt. Zgłasza, że musi koniecznie pomalować płot i fundamenty swojego siatkowego ogrodzenia i zwraca się o danie mu dostępu od strony sąsiadów, w tym również Kargula. Oczywiście taka operacja musiałaby się wiązać z tymczasową rozbiórką muru bębeńskiego, ale realność, że coś takiego by faktycznie miało miejsce, realność takiej sytuacji po prostu nie mieści się nawet w świecie abstrakcji, tak głębokiej abstrakcji, jaką jest Szkolna 17. Pismo poszło, bo muszę pomalować płot z tamtej strony i z tej strony i muszę mieć dojście metr do płotu. Musi być odsunięty metr od mojej siatki, a siatka jest zdrowa, tylko pomalować, odmalować i... A nawet ja zauważyłem z tamtej strony tylko, że jak wstawiał swój płot, ten źleski płot, to on uszkodził fundament. Nie, tam dalej. Uszkodzenie fundamentu i... Obywatel Andrzej. O, w tych miejscach, o, jest uszkodzenie fundamentu. O, widzicie sami, jak fundament się uszkodził. Łomami ktoś szukał i porobił dziury. Ale to, o, i tu widać, jak stawiali płot. Ten hitlerowski, bo ja to nazywam hitlerowski płot. I poszło pismo do pana Andrzeja N. o rozebranie płotu i żeby ja miał dostęp do malowania. Żeby czym prędzej miał ja dostęp do malowania siatki swojej, bo chcę czym prędzej pomalować, bo mam farbę. Mogę pokazać fakturę, rachunek, że kupiłem farbę, że mam w domu farbę zieloną i chcę zacząć malować. Pierwsza u tego człowieka, Andrzeja N., a później u tamtego sąsiada dobrego, Górskiego. Oj, przepraszam, bo wymieniłem nazwisko tamtego pana, przepraszam. Ale ten dobry człowiek to mogę wymienić. U pana Dariusza muszę też pomalować płot, bo obie płoty, siatki, to są moje. Jo, bo ja stawiałem. I nie powinno być tak blisko, bo jeden człowiek mnie dziś powiedział, że od mego fundamentu powinno metr odstąpić z płotem swoim, żeby ja miał dojście do swojego płotu w każdej chwili pomalować. W każdej chwili. To powinno metr być. A nie odstąpił nawet metr. Jeżeli i nie daje odpowiedzi na mój list i tak dalej,
jest data wysłania, wrzucenia do skrzynki powiadomienia, bo poszło na ksero, zrobiłem ksero listu, mam ksero listu, jeżeli jeszcze poczekam po świętach, bo tam Dariusz, żona Dariusza, pana, to powiedziała, że po 3 maja przyjedzie mąż i będzie rozkręcać i udostępni mnie, a ten nie odzywa się nic. Ja napisałem albo ustnie, albo pisemnie, żeby prędko dało coś. Nie daje, więc szanowni państwo, proszę skierować kamerę na ten płot jeszcze raz, bliżej, żeby było widać i od końca do końca przeciągnąć, ile jak wysokości jest, żeby było widać. Żeby ludzie widzieli wyższy płot od mego ogrodzenia. Tu jest ten człowiek, redaktor, ma wzrostu, ile masz? Ma 90. 1,90 m, tak? A to jest wyższy jak 1,90 m. To jest gdzieś, o, będzie 3 metry gdzieś, od ziemi samej, od ziemi wziąć, od ziemi, 3 metry będzie jego płot, a taki płot to nie powinno być, taki płot to nie powinno być stawiany. To jest zagrożenie światem, nie? Światła? Zagrożenie świata dla drzewek, owoców i tak dalej. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się chce, to napiszcie w komentarzach, czy motyw umieszczania komentów spod filmów Wam się podoba. Z góry dziękuję za opinię i pozdrawiam. Szef sztabu. Majer, czym ty przygryzasz jak ty zębów? Nie masz. Pokononowicz, woda, tu nie płacisz, tu siedziałem, tu pisałem, tu se życie zmarnowałem.